Cześć moi drodzy, witam się z Wami bardzo serdecznie na dzisiejszym kanale. Dzisiaj niedziela, dzień troszeczkę wolniejszy od pracy, więc postanowiłem nagrać film specjalnie dla Was. Wracamy po dłuższej przerwie, ponieważ mieliśmy troszeczkę zmian w naszym studio. Jak zauważycie, po jakości nagrania albo nawet formie tła, ja dzisiaj postaram Wam się wszystko w miarę rzeczowo omówić. To, co u nas się pozmieniało, to, co zostało jakby upgrade'owane i to, czego się nauczyliśmy w tak zwanym międzyczasie, ponieważ przeszliśmy kilka kursów związanych właśnie z filmowaniem, vlogowaniem. Wszystko na celu samorozwoju, więc posiłkowaliśmy się tematami technicznymi związanymi z możliwością nagrywania, ze sprzętem, ustawieniem i tak dalej. Dzisiaj będę chciał Wam to wszystko opowiedzieć. Ja nazywam się Marcin Sajnuk, jestem technikiem pszczelarzem, prowadzę własne gospodarstwo pasieczne, pracuję zawodowo i dodatkowo moim hobby jest właśnie vlogowanie i dzielenie się informacjami właśnie z Wami. Są to informacje związane z pszczołami, z pszczelarstwem, z hodowlą pszczół, z pasieką, z obróbką miodu i tym podobne. Całą tą otoczką taką techniczną, jeżeli chodzi o pszczelarstwo. Ale dodatkowo też na naszym kanale znajdziecie takie filmy podróżnicze, wyprawowe, jakieś specjalne zadania, które wykonujemy, ale także filmy związane z elektroniką, techniką, filmowaniem i tym wszystkim, co jest związane właśnie z vlogowaniem. Ja się tego uczyłem sam osobiście na własnej skórze, posiłkując się różnymi szkoleniami, materiałami na YouTube i wszystkimi innymi dostępnymi źródłami w wolnym rynku, które można sobie po prostu nabyć. Nie będę przedłużał wstępu. Celem dzisiejszego naszego spotkania, czyli naszego filmu, jest omówienie tego, co w tej naszej przerwie 3-tygodniowej nam się tutaj w studio i z nagraniami pozmieniało. Bo zmieniło się bardzo dużo, zmieniło się podejście, zmieniło się oświetlenie, zmienił się setup do nagrywania, zmieniło się tło, jest tego troszeczkę. Ja szczególnie to w kilku podpunktach, a dodatkowo do samego rozwoju tego filmu podpowiem Wam, że każdy z tych podpunktów będę chciał nagrać oddzielny odcinek, po to, żeby omówić go bardziej szczegółowo, każdy z tych elementów, ponieważ samo powiedzenie o tym ogólnie daje jakiś pewien zarys, ale żeby to wszystko funkcjonowało i działało tak, jak być powinno, czyli dawało efekty wizualne, technicznie było wszystko w porządku, musimy po prostu omówić to w późniejszym czasie bardziej szczegółowo. Ok, przejdźmy sobie do podpunktów, które dzisiaj zaplanowałem. Przejdźmy do podpunktu numer 1, czyli tak naprawdę najważniejszego elementu podczas vlogowania, nagrywania i tym podobne. Oczywiście mowa tutaj o kamerze, czyli o sprzęcie, którym nagrywamy. Jak wiecie z wcześniejszych filmów, ja posługuję się kamerą wbudowaną w smartfona, czyli używam smartfona do vlogowania. Teraz jest na rynku taki trend, żeby właśnie w ten sposób wykorzystywać swoje smartfony i producenci samych smartfonów także do tego dążą. Jak zauważycie, w tym roku, czyli 2021, jest bardzo dużo smartfonów właśnie przystosowanych już typowo do vlogowania. Co tak naprawdę możemy wykonać tym smartfonem? Smartfonem możemy wykonać aktualnie wszystko. Ja powiem Wam tak teraz technicznie, za chwilkę to jeszcze omówimy szeroko. Ja nagrywam w jakości 4K w 30 klatkach z autofokusem na moją twarz, z różnymi parametrami, o których za chwilkę Wam wspomnę. Jednakże używam tylko jednej kamery, bo jak zwrócicie uwagę na smartfonach albo w smartfonach, producenci umieszczają teraz mnóstwo obiektywów, jeżeli chodzi o kamery. Na przykład w moim przypadku, mojego telefonu są to 3 kamery. Tam jest tele, makro i standardowa, szerokokątna i standardowa kamera. Ja używam tej kamery standardowej, dlatego że producent jak najbardziej wspiera tą kamerę do opcji nagrywania dobrej jakości. Na przykład tam jest stabilizacja, jest autofokus i tym podobne. Więc wykorzystuję tą kamerę do nagrań. Ta jakość nagrania, którą teraz tutaj widzicie, to jest właśnie uzyskana z tej kamery. Dodatkową, bardzo ważną funkcją smartfona, moim zdaniem, jest dobór aplikacji, którą posługujemy się do nagrywania. No wielu z Was powie mi pewnie, że można by było używać aplikacji wbudowanej, czyli tej, którą dostarcza nam producent. W moim przypadku na przykład Samsung. Oczywiście, że tak. Ja nie widzę z tym żadnego problemu, można to wykorzystywać. Jednak
aby uzyskać taki look filmowy albo takie różne parametry, którymi sobie możemy sterować, typu przesłona, ISO, balans bieli lub nawet kodek nagrywania lub format doboru barw kolorystycznych podczas nagrania, barwy, temperatury, światła, oświetlenia, bo wykorzystujemy na przykład w tym przypadku oświetlenia sztucznego w naszym studio, więc to wszystko, żeby można było sobie odpowiednio poustawiać, musimy mieć do tego dostęp. Samsung znalazł na to rozwiązanie takie, że udostępnił taką funkcję, to się nazywa kamera Pro, gdzie możemy sobie ustawiać te parametry. Jednakże ja Wam powiem tak, z mojego punktu widzenia przerobiłem bardzo dużo programów dostępnych w sieci, czyli tam w sklepie, gdzie możemy sobie nabyć takie oprogramowania do nagrywania. I aktualnie zatrzymałem się i tak naprawdę wyszkoliłem się w obsłudze aplikacji, która nazywa się Filmic Pro. W internecie, czyli na YouTube, znajdziecie bardzo, bardzo dużo filmów związanych z tą aplikacją. I moim zdaniem jest to chyba najlepsza aplikacja aktualnie dostępna na rynku, jeżeli chodzi o nagrywanie smartfonem. Same parametry techniczne, wizualizacje, ja Wam omówię to wszystko później, jeżeli chodzi o samą aplikację, bo jest tych ustawień tam bardzo dużo. Zobaczycie to na przykładzie omawianego tam mojego setupu do nagrywania, do vlogowania. Samemu, ja nie mam operatora, muszę wszystko sobie sam poustawiać i mieć do tego dostęp podczas nagrywania. Ok, czyli podsumowując, mamy tak, mamy omówiony smartfon, czyli kamerę, mamy omówioną aplikację, którą sobie nagrywamy. I co? I kolejnym podpunktem, ja sobie tutaj zerknę do mojego notatnika, który mam dostępny także w ekranie podglądowym. Mogę sobie już przejść do etapu opisu, tak naprawdę wstępnie, naszego studia. Więc zapraszam Was, podpunkt drugi. Mamy podpunkt drugi, czyli przechodzimy do drugiego etapu. Jak zauważyliście, w moim tle troszeczkę się pozmieniało. Zostało tam stworzone czarne tło, tutaj taki regał z podświetleniem, który jeszcze posiada też sterowalne diody, którym możemy sobie podświetlać tło. Mamy też za sobą tak zwane lampy i lampy mamy przed sobą. Mamy wyposażenie, czyli zrobiliśmy coś w rodzaju takiego multifunkcyjnego statywu do nagrań, do ustawiania kadru i możliwości sterowania na przykład w czasie rzeczywistym podczas nagrania, na przykład prawo, lewo, góra, dół. No, przesuwamy sobie, manipulujemy jak chcemy, ustawiamy kadr. Zacznijmy od samego początku. W naszym studio są zrobione aktualnie dwie strefy. Jedna strefa to jest ta, którą znajdziecie za kamerą, czyli to miejsce, gdzie ja pracuję. Mam tam monitor, komputer, mogę sobie jakby aranżować różne tam projekty. To jest standardowe, duże, biurowe, takie biurko biurowe, bo jest duże, nie takie standardowe, jak są w domu. Do tego mamy stworzony taki regał, który też będę chciał Wam pokazać. Zrobiliśmy duży regał studyjny, żeby można było tam wszystkie elementy sobie poumieszczać. I nasze studio jest przedzielone na połowę. Właśnie to, co się dzieje poza kamerą i to, co widzicie w kamerze, czyli to całą otoczkę, to tło za mną, które jest aktualnie standardowo czarne. Mi się podoba takie tło czarne, więc chciałem takie tło sobie stworzyć. Jest to matowa farba, regips pomalowany matową czarną farbą. Docelowo tutaj za moimi plecami będą jeszcze specjalne tła fotograficzne w różnych kolorach. Zobaczycie to na jednych z kolejnych filmów, gdzie będziemy po prostu sobie te tła zmieniać. Będą to kolorystyczne tła, bądź nawet te tła tematyczne związane z jakąś strukturą. No zobaczymy, wszystko kwestia rozwojowa, ale ogólnie całe studio jest właśnie przygotowane w taki sposób, żeby można było sobie różne scenografie tworzyć z tyłu za sobą. Może zacznijmy też od bardzo ważnej rzeczy i tak naprawdę ta część zajęła mi najwięcej nauki. A mianowicie chodzi o oświetlenie. Jak zwrócicie uwagę, jakość nagrania jest w miarę ok. Już to, jak się nagrywa ten film, już mnie satysfakcjonuje. Właśnie taki efekt chciałem sobie mniej więcej osiągnąć. To wszystko z biegiem czasu po prostu będzie dopracowywane. Ale wyposażyliśmy nasze studio w bardzo dużą ilość lamp. Tutaj z tyłu mamy lampę taką w kolorze żółtym, to jest żarówka sterowalna po Bluetooth za pomocą smartfona. Możemy ją przyciemniać, rozjaśniać, możemy zmieniać barwę światła na bardziej zimną, ciepłą. Ogólnie możemy nią sterować sobie jak chcemy. Daje ładny ona kontrast i fajnie podświetla nam tło. W dolnej części zauważycie tutaj za mną
jest podświetlenie dolne, czyli podświetlenie kontrujące moją sylwetkę względem kamery. Tego nie widać, bo to jest poukrywane za mną. Dodatkowo ściana z tyłu jest oświetlona kolorem. Ja tutaj zerkam na dół, bo mam jakby podgląd wizualny tego, co się dzieje za mną, więc staram się Wam wszystko opowiedzieć. Ale w dolnej części ściana jest podświetlona kolorem żółtym, ciepłym, takim właśnie jak ta żarówka z boku. Docelowo tam znajdzie się jeszcze specjalny panel LED-owy RGB, który będzie mógł zmieniać sobie barwy podświetlenia z tyłu za mną. Jestem na etapie jakby wyboru, ponieważ chciałbym mieć duży zakres mocy tego podświetlenia. No i tak jest troszeczkę tych lamp na rynku, więc chciałbym tutaj jakoś mocniej się zdecydować. Może któryś z widzów używa takiej lampy LED-owej do podświetlenia tła i jest w stanie mi doradzić w komentarzu. Zapraszam serdecznie do komentowania dzisiejszego naszego filmu. Ok, w frontowej części, czyli tutaj nade mną, do oświetlenia mojej sylwetki znajduje się softbox wielkości 90x70 i czterema żarówkami po 85 W, więc jest bardzo duża moc oświetlenia. Od razu, jeżeli omawiam softbox frontowy, to podświetlenie tutaj z tyłu białe za mną to także jest softbox o wymiarze 70x90 i także 4 żarówki po 85 W. Więc w tym momencie na przykład nasze studio jest oświetlone ponad 800 W, żeby uzyskać taki efekt mniej więcej świetny jak jest teraz. Oczywiście nagrywamy w zamkniętym studio, czyli bez żadnego oświetlenia zewnętrznego, bez okna, żeby z ustawienia ekspozycji były standardowe, balans bieli ustawiony tak, jak być powinno. Przejdźmy do samego setupu, którego Wam teraz nie pokażę, ponieważ on jest w trakcie budowy, już jest jakby zamknięty w całej swojej strukturze. Do niego będą dokładane kolejne elementy, ale już ten setup jakby działa. Na czym to polega? Polega to na tym, że zamontowany jest trójnóg wideo, czyli z głowicą olejową, którym mogę sobie manewrować prawo w lewo, góra, dół, bądź przesuwać kąty. Dodatkowo mam zamontowany na statywie uchwyt tabletowy, o którym też Wam bardzo dużo opowiem, firmy Smaller Rig, aluminiowy, do trzymania mojego ekranu podglądowego o przekątnej 15 cali. O tym ekranie już Wam opowiadałem, bo robiłem recenzję tego mojego ekranu podglądowego i ekranu wykorzystywanego w systemie Samsung DeX, którego łączę sobie ze swoim smartfonem i wykorzystuję podczas obróbki wideo, ale także podczas nagrań. To wszystko będę chciał Wam pokazać, bo to jest dosyć ciekawe rozwiązanie. Sam ekran jest dotykowy, więc w czasie rzeczywistym, właśnie w tym momencie, tutaj na dole na ekranie, mogę sobie dokonywać pewnych zmian, na przykład związanych z kamerą, czyli z ustawieniami kamery. Oczywiście tutaj warto wspomnieć też, że sam ekran podglądowy służy mi jako prompter, jako dodatkowe źródło informacji, ponieważ mogę tutaj uruchomić sobie podczas nagrania na przykład przeglądarkę, bądź jakieś tam źródło tekstowe, gdzie mogę zaczerpnąć dużą ilość informacji, aby Wam je przekazać do filmu. Więc bardzo fajne takie dotykowe centrum sterowania praktycznie całym setupem podczas nagrania. Tutaj widzę audio, jak się nagrywa, widzę możliwość sterowania na przykład przesłoną, zoomem, no, autofokusem. W czasie rzeczywistym po prostu mam realny podgląd na to wszystko, co dzieje się, co rejestruje nasza kamera. I kolejnym tematem, który tutaj w tym momencie też chciałem wspomnieć, to pewnie zapytacie, po co używasz ekranu podglądowego, skoro możesz używać ekranu w smartfonie. Oczywiście, że tak, z tym, że od jakiegoś czasu starałem się wykorzystywać kamerę, która jest na tyle obudowana, czyli nie tą kamerę, którą używałem wcześniej, kamerę na froncie, czyli tą na ekranie do selfie, ponieważ mój Samsung nie oferował mi takiej jakości nagrań i takiej ilości funkcji, którą mógłbym wykorzystywać podczas nagrywania w studio. Więc zdecydowałem, że podstawowym czynnikiem do nagrania będzie kamera w tyle obudowy, tam gdzie jest ta wyspa kamer, i używam standardowej kamery, która posiada bardzo dużo funkcji, więc automatycznie wymusiło to na mnie posiadanie ekranu podglądowego podczas nagrywania, abym mógł sobie zobaczyć to, co nagrywam.
Okej, okay, myślę, że tyle. Lecimy dalej do góry, czyli omówiliśmy sobie uchwyt do tableta, ekran podglądowy, statyw. Na statywie mam zamontowany slider, czyli możliwość przesuwania sobie w prawo bądź w lewo samego uchwytu do smartfona. Pozwala to na fajne kadrowanie, możliwość sterowania bez konieczności przesunięcia całego statywu. Na slajderze mam zamontowany szybki uchwyt, czyli szybki element do wpinania, wypinania uchwytu smartfona. Smartfon oczywiście Samsung, a uchwyt firmy Yobi. Jest to, powiedziałbym, taki półprofesjonalny uchwyt do smartfona, ponieważ daje możliwości pionowania na przykład smartfona podczas nagrań typu do Instagrama bądź Facebooka, a dodatkowo w poziomie możemy sobie szybko zmienić opcje, aby można było nagrywać w poziomie na przykład na YouTube. Ten uchwyt posiada jeszcze kilka dodatkowych elementów typu złączki na 1/4, gwint, do tego zimną stopę, jest wykonany z aluminium, ma możliwość jeszcze sterowania kątem na przykład w prawo, w lewo, góra, dół, więc sam uchwyt do smartfona jest mocno rozbudowany. Nad całym setem właśnie znajduje się softbox ustawiony centralnie na mnie naprzeciwko, więc próbowałem tutaj jakby robić takie manewry związane z oświetleniem, czyli tam delikatne cienie po bokach i tym podobne. Jednakże to jest etap, który będę sobie rozwijał. Tak zerknąłem sobie teraz w moją ściągę, która znajduje się tutaj przede mną, czyli rozpisany podpunktowo plan naszego dzisiejszego filmu. I w podpunkcie drugim poruszyłem tak naprawdę dwa tematy, czyli podpunkt drugi i podpunkt trzeci. Podpunkt drugi to było to, co jest związane z naszym studiem, te zmiany, a podpunkt trzeci to był właśnie ten setup, który został stworzony do nagrania. Więc przejdźmy sobie od razu już do podpunktu czwartego, a w podpunkcie czwartym opowiem Wam troszeczkę o tym, jak wygląda to wszystko po nagraniu, czyli tak zwana postprodukcja materiału, który nagrywam. Wiele razy wcześniej Wam wspominałem, że także używam to do tego celu smartfona. Jestem na etapie już powoli zmian tych prac związanych z produkcją filmów, czyli z obróbką graficzną, postprodukcją, ucinaniem, przycinaniem, wycinaniem, przestawianiem, robieniem przejść. Chciałbym z tym się wszystkim przesiąść na laptopa, czyli używać aplikacji już albo od Adobe, albo takiej darmowej aplikacji, która oferuje bardzo podobne funkcje, bardzo dużo funkcji do obróbki wideo. Jednak do tego celu będę potrzebował po prostu mocniejszy sprzęt. Temat jeszcze na przyszłość. Wracamy do podstaw. Do obróbki filmów używam kilku ciekawych aplikacji. Główną aplikacją, którą wykorzystuję do samego wideo i daje mi możliwość eksportowania filmów jakości 4K i klatkażu do 30 klatek na sekundę. Oczywiście ja tutaj zaznaczam, że film eksportowany do YouTube jest czasami w jakości Full HD i w 24 klatkach lub 4K i w 24 klatkach. Testujemy jakość 4K, zobaczymy, jeżeli się sprawdzi, to zostawimy, jednak to wymaga bardzo dużą ilość danych, które trzeba obrobić, a także wysłać do YouTube. No, zobaczymy. Jakość jest wtedy bardzo fajna, więc zobaczymy, może pozostaniemy już przy jakości 4K. Ale używam też do tego celu kilka dodatkowych aplikacji, tylko na przykład tutaj zerkam sobie na ściągę, bo sobie wypisałem, na przykład Background Eraser. To jest program, który pozwala mi na fotografiach bądź na obrazach związanych z tematem naszego nagrania usuwanie tak zwanego tła. Usuwanie standardowe, czyli po prostu fizycznie lecimy obrys i usuwamy, ale ten program posiada też automatyczne funkcje, gdzie po prostu wykrywa sobie dane obszary kolorystyczne i je usuwa idealnie. Można zmiękczać krawędzie, więc bardzo serdecznie polecam. Używam aplikacji Canva, w której robię różne tematy związane z tekstami, z fiszkami, z przejściówkami, z tłami. No różne tematy, bardzo szeroko rozbudowany temat, jeżeli chodzi o aplikacje. Używam także od firmy KineMaster takiego oprogramowania, które nazywa się Video Stabilizer. Przy tym temacie aplikacji ważne by było też, aby szczegółowo omówić sam temat związany z KineMasterem, czyli z aplikacją, którą obrabiamy nasze wideo.
Nie będę się zagłębiał tutaj w tematy techniczne, ponieważ tej aplikacji, jak każdej innej, trzeba się po prostu nauczyć. Nauczyć się z nią pracować, wiedzieć, czego się oczekuje w danym momencie i jak to wykonać przy użyciu funkcji dostępnych w aplikacji. Ale warto tutaj w tym momencie wspomnieć, że producenci firmy oprogramowania KineMaster wprowadzają codziennie update'y do aplikacji, zmieniając różne tematy bądź dodając różne tematy dla użytkowników wersji Pro, czyli wykupionej aplikacji w full pakiecie. Powiem Wam, że bardzo fajna aplikacja, bardzo dużo da się na niej zrobić, łącznie z green screenem i tym podobnymi rzeczami. Można robić bardzo, bardzo dużo przejść, ale teraz aktualnie też producenci zaczęli korzystać z materiałów, które tworzą też inni twórcy, czyli wpadają na bardzo ciekawe pomysły, jak wykorzystać technicznie różne aspekty w aplikacji i dają takie jakby podstawowe sety, które możemy sobie zaadoptować do własnego filmu. Mi się to bardzo podoba, ponieważ wiele pomysłów albo wiele rozwiązań ciekawych, związanych właśnie z różnymi wstawkami, wpada później mi do głowy i mogę je wykorzystać we własnych filmach. Więc tutaj wielki prop dla producentów KineMastera. Jestem Waszym fanem już od ponad roku czasu i aktualnie cały czas tej aplikacji używam. Dodatkowo, jeżeli mówimy o tych aplikacjach, które były wcześniej wymienione, te wszystkie aplikacje są jakby zainstalowane na smartfonie, żeby można było je wykorzystywać w każdej chwili podczas obróbki wideo. Jak wcześniej Wam też wspominałem, smartfon bardzo często łączę z ekranem podglądowym, tym 15-calowym, który pozwala mi na edytowanie filmów w wielkości 15 cali. Wcześniej wykorzystywałem do tego celu aplikację wbudowaną, czyli tak zwany system, środowisko zewnętrzne firmy Samsung pod nazwą DeX. Aktualnie wykorzystuje tylko klon obrazu albo klon ekranu smartfona na ekranie podglądowym. Dlaczego? Pokażę Wam to w momencie, kiedy będziemy omawiać sobie aplikację, ale wszystko jest związane z tym, że aplikacja w systemie DeX posiada inne rozmiary, korekta barw jest troszeczkę inna, więc zmienia mi to jakby podgląd na cały film podczas pracy nad materiałem, a w przypadku standardowego klonowania obrazu ze smartfona na ekran podglądowy jestem w stanie uzyskać ten sam efekt, który widzę na ekranie wyświetlacza, więc to jest taki techniczny aspekt związany z ekranem do pracy, ale pokażę Wam to wszystko w późniejszym czasie. Dobra, ja myślę, że na dzisiejszy film na powrót po 3 tygodniach tyle wystarczy. Chciałem Wam omówić tak na szybko to wszystko, co się zmieniło i to, nad czym pracowałem przez ten czas. Oczywiście sezon pszczelarski trwa, więc mamy kupę pracy związanej z pszczołami i to jest też związane z tym, że ta częstotliwość wyświetlania naszych filmów, nowych filmów umieszczania na naszym vlogu YouTube'owym, czyli Dolnośląskie Miody, jest troszeczkę mniejsza, ale wrócimy, nadrobimy materiały, gdzieś tam w międzyczasie są nagrywane, które będziemy wykorzystywać, później będziecie otrzymywać te filmy jakby częściej. Na naszym vlogu znajdzie się też dużo więcej filmów związanych z samym vlogowaniem bądź z życiem codziennym. Gdzieś tam przed nami jest też etap odpoczynku, czyli wakacji. Będę chciał Wam zrelacjonować troszeczkę te wakacje, ponieważ wybieramy się w bardzo fajne miejsce. Może nie jest to na długi czas, bo to będzie okres około tygodnia, ale będzie bardzo intensywnie i bardzo ciekawie, a tak naprawdę będzie bardzo ładnie, bo miejsce, w które jedziemy, jest po prostu niesamowite. To tyle. Oczywiście zapraszam Was wszystkich do subskrypcji, komentowania, lajkowania i zostawienia kciuka w górę, jeżeli film Wam się spodobał.